Kowalski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Podanie. Dobre zagranie. Hiszpańska piłka, uwaga! No, umiejętnie przejął teraz obrońca. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Świetna współpraca. Oddaje piłkę koledze. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Od rzutu z autu rozpoczną grę. Uderzenie w stronę bramki. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Zdążył w ostatniej chwili. Pięknie dograł. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Williams. Dobra, piłka teraz do kolegi. Kapitalne zagranie. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Rzeczywiście dobre podanie. Ach, kapitalne podanie. Ładnie wymieniają podania. Brawo, ładnie podał. Ładnie dograł. Ależ akcja. Piłka w pole karne. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Williams. Celnie, dobrze. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Czy to wykorzysta?
Ale spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. A zatem po pierwszej połowie mamy remis. Koniec pierwszej połowy. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda, panie Włodku. Czyli trzy kwadranse. Rzeczywiście masz rację. Sędzia nie zdążył odskoczyć. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Przeciwnicy przejęli. Williams. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dobrze próbował, ale stracił. Ładnie po skrzydle. Tracą piłkę. Podał do partnera. Dobrze dograł. Uwaga, co z tego wyniknie? Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Piłką zmuszają rywa... Mamy spalonego. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Piękna akcja, zobaczmy! W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ależ piękne podanie. Doskonale. Pięknie podał. Szansa! No i mamy gola! Kto wie, czy to nie jest decydujący moment w tym spotkaniu.
No i kto wie, jak potoczą się losy meczu po tej bramce. W samej końcówce wychodzą na prowadzenie niesamowite. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo. Analiza tego meczu, Włodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną tuż przed ostatnim gwizdkiem. Kończymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz.